Będzie muzycznie, będzie zaproszenie na koncert i jest uśmiechający się Janek Pospieszalski. Opatrznie przeczytałem tytuł tego programu. Tak, to jest takie mrugnięcie okiem, bo chcemy promować bardzo fajne wydarzenia muzyczne, fajnych ludzi. I dlaczego ich nie nazywać gwiazdami, jeżeli tymi gwiazdami są? No to na potrzebę tego programu tak się możemy umówić. Bardzo się cieszę. To teraz przechodzimy do rzeczy. To teraz przechodzimy do rzeczy. Janku, jesteś dziennikarzem i muzykiem. Powiedz mi, co według ciebie gra w polskiej duszy? No właśnie, próbowaliśmy to empirycznie sprawdzić i sądzę, że jest takie dobre powiedzenie, taki szczególny komplement w polskiej tradycji do tańca i do różańca. Mnie się wydaje, że to odkrycie, że właśnie tak chyba najlepiej gramy i tak te nasze rodzinne muzyczne poszukiwania bazują w tych dwóch elementach. Gdzieś, że jest to zawsze radosne, taneczne, ale jest też jakaś głębia, która dotyka tej chyba jednej z ważniejszych prawd, że kult i kultura mają to samo źródło. Nawet w polskim języku to źródło języka. Że nie ma kultury, która by abstrahowała albo która by unieważniała prawdę absolutną i rzeczywistość metafizyczną. Dla nas, dla chrześcijan, dla katolików rzymskich jest to nasza wiara i jesteśmy świeżo teraz po roratach. Ja podjąłem hardkorowe wyzwanie i codziennie chodzę na szóstą i tak dzień od razu inaczej wygląda. Jest trochę dłuższy, bo się zaczyna już o siódmej, człowiek może pracować. Po ciemku się zaczyna. Po ciemku się zaczyna, a dwa, dostajesz taką pigułę, taki ładunek tych rzeczy najważniejszych. Czytania Pisma Świętego, Słowo Boże, które jest żywe, które później jakoś owocuje w człowieku. I stąd to, co wnosimy ze sobą na scenę, niekoniecznie musi być, jak się nieraz brzydko mówi, kościółkowe albo takie, ale zawsze ma to takie dotknięcie tej przestrzeni duchowej. I jak teraz zrobiliśmy program, o którym będę ci chciał opowiedzieć krótko, program bazujący na tekstach polskich poetów, na wierszach polskiej poezji, to wszędzie gdzieś ta nuta gdzieś... się przewija. To często jest tak, że to nie jest bezpośrednie odwołanie do Boga, ale jest tam odwołanie do sakrum. Jest jakieś światełko takie, które to prześwietla, które to kieruje zupełnie w taką inną rzecz. No, muzyka w ogóle jest moim zdaniem transcendentna, a to jest tak abstrakcyjna rzecz w ogóle, tak ta potrzeba muzyki i ta jej uniwersalność, to, że jest zrozumiała w każdej kulturze i w każdym języku, sprawia, że no ona sama w sobie ma w sobie takie dotknięcie absolutu. Natomiast tu sięgnęliśmy po wiersze i zaczynamy od... No właśnie, bo mówisz, że sięgnęliście po wiersze, bo Pospieszalscy to nie tylko kolędy, od razu to tutaj dementujemy. Pospieszalscy robią też inną muzykę i występują z innym programem. Tak, to ważna rzecz. Potrafimy grać również inne rzeczy niż kolędy. I owszem, każdy z nas wybrał w życiu jakąś inną swoją drogę. Zarówno w tym pierwszym pokoleniu, mówię Marcin, Mateusz, Karol, Litka i ja, i w tym drugim pokoleniu, i tutaj musiałem dłużej już wymieniać. I w trzecim pokoleniu, bo na scenie pojawiają się maluchy. Pojawiają się już na scenie maluchy, co prawda na razie towarzysko i spontanicznie, natomiast łapią za instrumenty. Jednak raz do roku bywało tak, że od wielu lat raz do roku spotykaliśmy się razem, żeby grać i śpiewać kolędy. Później weszło to w taką stronę estradową, nagrywaliśmy płyty, programy telewizyjne i tak dalej. Ale ten skład, te 15 osób, gdzie jest i możliwość zagrania czegoś z kwartetem smyczkowym na trzy flety, klarnet basowy, na bardzo różnych instrumentach i na fortepianie. A potem odkładamy te instrumenty, bierzemy gitary, bębny i jest łomot, jest bardzo duży hałas, no to ten skład umożliwia różne konfiguracje. I to jest tak inspirujące, że postanowiliśmy zrobić teraz w okresie, kiedy świętujemy setną rocznicę odzyskania niepodległości, postanowiliśmy zrobić coś w tym kierunku.
No w ogóle twój dom był takim domem przywiązanym, ten rodzinny, częstochowski, przywiązanym do tradycji, do polskości, do tego, co jest od zawsze w naszej kulturze. I teraz no to miło, że tak to... Tyle razy o tym opowiadałeś i o tym opowiadał mi też kiedyś tutaj w naszym studiu Mateusz z Litką. Więc to chyba taka naturalna kolej rzeczy, że jak jest taka rocznica, tak, to wy wracacie trochę do swoich korzeni nawet. Oczywiście nie ukrywam, że inspiracją było konkretne zamówienie. Pojawił się człowiek, który mówi, słuchajcie, zróbcie coś, zagrajcie u mnie taki program z okazji setnej rocznicy. Przyznam się szczerze, jak zobaczyłem te przygotowania i te obchody, gdzie bardzo wielu ludzi, nie unieważniając ich dobrych intencji być może, ale jak, że bardzo wielu ludzi rzuciło się na repertuar patriotyczny i śpiewają o okopach, bagnetach, krwi, głównie czaszkach piosenki. I legionach i tak dalej. Ja nigdy ich nie widziałem na żadnej manifestacji patriotycznej, ani pod domem Jaruzelskiego, ani na Marszu Niepodległości. Raczej częściej na marszach KOD-u i na czarnych protestach. To tak sobie pomyślałem, okej, no to być może poszukajmy jakiegoś innego własnego myku. I przygotowaliście program, który się nazywa... Pospieszalscy koncert wierszem. I on będzie 18 grudnia. 18 grudnia w Teatrze Capitol w Warszawie. Zapraszam, to jest wtorek, ostatni wtorek przedświąteczny. Jest krzątanina przedświąteczna. Ja wszystko wiem, ale może warto oderwać się na te 2 godziny od przygotowania karpia i choinki i pójść do Teatru Capitol w Warszawie, metro Arsenał, gdzie można posłuchać, jaki sposób na opowiedzenie polskiej poezji, polskich wierszy znaleźliśmy my. To jest bardzo różnorodna muzyka, od takich klasycznych aranżacji, bardzo skupionych, osobistych wykonań, poprzez szersze, takie tutti duże, do mocnych czadów. Nie zabraknie również współczesnej poezji, bo za taką uważam teksty, które pisze Bartek Kudasik, jeden z muzyków zespołu Zakopower. Napisał przepiękny tekst, do którego Mateusz zrobił muzykę, ale będzie i Norwid, będzie Leśmian, będzie Baczyński, będzie Stachura i nie będzie tam za dużo o krwi i martyrologii polskiej, przy całym szacunku dla naszej historii i przy wielkiej afirmacji czynów zbrojnych. Gdyby nie było tak czynów zbrojnych, nie byłoby nas tutaj teraz i nie moglibyśmy o tym rozmawiać. Tak, ja doskonale o tym wiem, natomiast myśmy wybrali to wszystko, co się wiąże z urodą życia, z pięknym pejzażu polskiego, promienie słońca, kwiaty, uśmiech, erotyki, kołysanki. No ale rozpoczynamy po Bożemu. Ale czy wybraliście też takie wiersze, które pokazują trochę taką zadziorność polską? Na pewno, że tak, ale to trzeba przyjść na koncert. I tu jest uwaga, znowu product placement. Ostatni wtorek przedświąteczny, 18 grudnia, godzina 19, Teatr Capitol. Bilety można rezerwować online na Będziemy różnych o tej dacie przypominać. Będziemy o tym przypominać także w tygodniku sieci, który ma patronat nad tym koncertem. Natomiast to jest, moim zdaniem, to jest jakiś fenomen. To jest 15-osobowa orkiestra, gdzie tworzą to ją 2 pokolenia. I większość z nas, ja mam ten kłopot, bo jak ludzie słyszą, że rodzina muzykująca, to sobie wyobrażają, że jest dziadek z harmoszką, wujek z bandżolką, ciocia w chórku. Nie, nie, jeżeli ktoś słyszy dzieciarz... rodzina pospieszalskich, to bardziej to kojarzy z gitarami. Bardziej sobie to kojarzy, no właśnie z kolędami. Ale również skrzypce, również tak. Trąbka. Przecież Szczepan, wybitny trębacz, Mateusz, który gra na wszystkich saksofonach, Marek, który gra, jest jednym z liderów w tej chwili środowiska jazzowego, tego średniego pokolenia. Nie, młodego pokolenia. No to jego zdecydowanie, młode pokolenie, nie postarzej go. Jeszcze młode pokolenie. Także to, no Franek to jest młode pokolenie, mój syn, który nagrywa teraz swoją drugą autorską płytę. Dobrze, wracamy do koncertu, bo tutaj myślę, że o pospieszalskich to w ogóle się spotkamy, kiedyś pogadamy i się będziesz ja zachęcam, rodziną. Zachęcam, żebyście państwo odwiedzali profil kolędy pospieszalskich. Innego nie mamy, to ten już, ponieważ jest, ma jakąś swoją historię. Tam codziennie pojawiają się nowe zaproszenia realizowane przez nas, przez każdego z nas. W związku z tym jest ciekawie, dzieje się i widać, że pospieszalcy to organizacja globalna. Wspominałeś, że sięgnęliście po wiersze Leśmiana, Baczyńskiego, Stachury, a tutaj pobrzmiewa taka... drzewna polska nuta.
No przynajmniej nie, w tych słowach, nie? Nie, jest trochę zadzierności, jest trochę jest dużo tańca, są instrumentalne kawałki, także spokojnie. Na pewno sięgnęliśmy również na przykład nie tylko po wiersze, ale po utwór nieżyjącego już wybitnego skrzypka Jana Gacy z Mazowsza. Jego Mazurek Marcin przearanżował, zrobił z tego taką dużą formę. Można szaleć, tańczyć przy tym, cieszyć się. A jak to się robi, żeby przygotować taki koncert w 15-osobowym składzie, jeżeli wy jesteście w różnych miejscach Polski i świata? To jest największy problem, dlatego że układanie kalendarza to jest jakaś koszmarna łamigłówka. I nie tylko, i również wybór miejsca spotkania. Ostatnio spotykaliśmy się w Częstochowie, ale były też spotkania na Woli Władysławowskiej koło Garwolina w takim leśnym domku, gdzie można grać i po nocach nawet i nikomu to nie przeszkadza. Tak, rzeczywiście Marek jest bardzo aktywny. Ja taki przykład. Po koncercie w Hamburgu, gdzie graliśmy właśnie ten program z polską poezją, graliśmy w Filharmonii Hamburskiej. Okazało się następnego dnia, choć autokar odwoził nas wszystkich do domu, to czwórka z nas szybko poleciała na lotnisko, bo Marek leciał do Moskwy, stamtąd do Władywostoku na festiwal jazzowy, Paulina do Londynu, Mikołaj gdzieś jeszcze, on teraz jest w Argentynie, a Franek na próby do Warszawy. Zaproszenia na koncert Marcin przysłał z Jamajki, także to rzeczywiście bardzo trudno ich ogarnąć. Dzisiaj Marcin gra w Nosprze z orkiestrą symfoniczną i z programem Mietka Szcześniaka. Marek promuje najnowszą płytę Mazolewskiego. Mateusz jeździ ciągle z WW i w innych składach. Czyli co, uzgadniacie szczegóły, a czasem nawet robicie próby telefonicznie, internetowo? Nie, raczej nie. Natomiast posługujemy się współczesną techniką. MP3 kursują w sieci, nuty i tak w PDF-ach, a lub w innych programach. No, ta możliwość daje nam przygotować się indywidualnie, ale najlepsze pomysły właśnie, i to jest niestety, że jak jesteśmy razem, to ten program, który jest niby przygotowany wcześniej w partyturze, on się bardzo zmienia i dopiero nabiera życia. I nagle się okazuje, że te pomysły, które przychodzą w trakcie koncertu albo w trakcie prób, są najfajniejsze i sytuacyjne również. Także program musi się ograć. I nie ukrywam, że ten koncert, który zagramy we wtorek 18 grudnia w Kapitolu, jest też takim koncertem, którym ogrywamy nasz program, zanim wejdziemy do studia, bo postanowiliśmy zarejestrować, zrobić z tego płytę i ta nasza inwestycja pewnie kiedyś się zwróci. Na razie robimy to sami. Nie mamy ani wydawcy, ani sponsora, ale walczymy o to. Uważam, że to jest, można próbować przepychać się w tej rzeczywistości, choć oferta jest niesamowita. Jest tyle tej muzyki, świetne zespoły. Polska scena w ogóle się bardzo rozwija. Jest ale dużo młodych, publiczność znakomitych. Też jest na tyle szeroka i szuka różnej oferty. I ja zauważyłem, jest coś takiego, że ludzie, teraz jestem pod wielkim wrażeniem Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej, Eufonie, gdzie były pełne sale, filharmonia, teatr, fulle, wszystko sprzedane, ludzie chcą kultury, chcą, cieszą się muzyką, potrafią to docenić i szczególnie w momencie, kiedy jest jakiś pomysł na to, na ten festiwal, o którym mówię, Eufonie Europy Środkowo-Wschodniej, był świetnym pomysłem, bo reprezentuje muzykę, która rzadko jest być może u nas grana, od Finlandii, od Sibeliusa, do NS-ku. No. Powiedz mi jeszcze, wy w tym 15-osobowym składzie interesujecie się różną muzyką i różną muzykę gracie. Tak. Jak się udaje znaleźć ten wspólny punkt, żeby tutaj... Nie próbujemy nawet go znaleźć, bo gramy każdy tak, jak chce, w związku z tym ten program... trzeba jakoś ten utwór przygotować, jakoś ta aranżacja, jakoś próba wspólnego zagrania wykonujemy wspólnie, ale też nie ciągniemy tej kołdry, żeby z niej zrobić jeden patchwork. My budujemy przestrzenie, które są moim zdaniem właśnie przez to ciekawe i przez co ten koncert potrafi zaskakiwać, że obok takich na przykład aranżacji, gdzie jest kwartet smyczkowy i tylko wokal i jest bardzo skupiona taka, ten później się pojawia zupełnie coś innego, że są rzeczy, w których nagle słychać Chopina czy Szymanowskiego, za chwilę gospel czy hura kapela, czy lata 30, taka rewiowo-kabaretowa rzecz. Moim zdaniem to jest też fascynujące, że nie udajemy nikogo innego.
tego, ale też jednocześnie nie próbujemy na chama upychać kolanem to w jakiś wspólny, eklektyczny projekt, który musi pomieścić to wszystko. Nie. Znaczy wspólne brzmienie. Te utwory są różnorodne, a przez to, że my wykonujemy... każdy znajduje miejsce dla siebie. Każdy znajduje miejsce dla siebie i też nie wszyscy muszą być cały czas na scenie. A przygotowaliście takie... coś takiego, żeby porwać publiczność, żeby publiczność mogła zaśpiewać z wami? To proszę przyjść, to zobaczysz. No. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszamy jeszcze raz. To jest 18 grudnia, wtorek, Teatr Kapitol w Warszawie. Wszystkie informacje o tym koncercie na bieżąco na stronie facebookowej Kolędy Pospieszalskiej. Ale też na W Sieci Prawdy i też mam nadzieję na portalu Trójka, który jest patronatem Polskiej Radio Program Trzeci. I na portalu W Polityce PL też będziemy pisać o tym koncercie. A teraz zobaczymy, jak wy to swoje światy łączycie i jak na ten koncert 18 grudnia zapraszacie. Zaczął się grudzień, więc ostatni moment, żeby wymienić opony. I druga rzecz, koniecznie kupić bilety na nasz koncert 18 grudnia, ostatni przedświąteczny wtorek, Warszawa, Teatr Kapitol. Wszyscy pospieszalcy, którzy są aktywni na muzycznych scenach w Polsce, teraz razem zagrają i uwaga, nie będą to kolędy. Teatr Kapitol, Warszawa, wtorek 18 grudnia, godzina 19. Zapraszam! Dzień dobry, nazywam się Łukasz Pospieszalski. Wraz z kuzynami Szczepanem i Nikodemem mamy zaszczyt zaprosić Państwa na koncert Rodziny Pospieszalskiej, który odbędzie się 18 grudnia w Warszawie w Teatrze Kapitol. Zaznaczam, że gra cała rodzina i to nie będą kolędy! Tough Gang Studio, w którym Bob Marley nagrał większość swoich najznakomitszych utworów. Przejdziemy się w tej chwili do reżyserki. Yeah, this is the man here, watch him. Martin is his name. He's the man who made this happen. Great, you want Rolly? Big up Rolly, come. Big up to Rolly, he's big the one who went to Poland and recorded this album. Big up every time. Boom! Widzieliście właśnie pana Browna, jednego z największych postaci muzyki reggae. To był człowiek, który zmiksował, można by powiedzieć, większość rzeczy po Marleya. Pozdrowienia. Widzimy się na koncercie Rodziny Pospieszalskiej w Teatrze Kapitol 18 grudnia. Pozdrowienia z Jamajki. Wszystkiego najlepszego. Dzień dobry, nazywam się Marek Pospieszalski, jestem obecnie w niemieckim Nordhausen, ale chciałbym się z Państwem spotkać 18 grudnia o godzinie 19 w warszawskim Teatrze Kapitol. Tam właśnie z resztą mojej rodziny zagramy dla Państwa koncert z muzyką do wierszy polskich poetów. Nie może Was tam zabraknąć. Do zobaczenia.